Dzień dobry, dotarliśmy w końcu, ale ja nie wiem, czy w dobre miejsce, to znaczy w odpowiedni adres, ale w dobre miejsce. Oto taki krajobraz właściwie tutaj. To mój kolega Wodzio, niezmordowany turysta. Jak ja. No i idziemy tutaj do zobaczyć ten kościółek. Cerkiew prawosławna. Co jest zbiornik przeciwpożarowy. Zaraz zobaczymy jakie ten, bo tu trzeba właśnie taki mostek. To znaczy dróżka taka, a tu jest ta cała informacja, teren pustelni prawosławnej świętego Antoniego i Teodozjusza Pieczarskich. Tak jest. Ja nie palę, nie mam i psa. A fotografowanie bez zgody osób pracujących na terenie skitu. Jak wejdziemy, to zapytamy o zgodę. Ewentualnie. No i... Lufary pływają. No tak. Kwiatuszki. Nenufary. Nenufary, tak? Obiekt monitorowany. Piękny teren. Oczywiście jesteśmy w okolicach Hajnówki. Jechaliśmy do Hajnówki, ale dzisiaj miał być koncert. I chyba będzie, ale to dosyć późno, także dlatego nie zostaliśmy. Natomiast zaczyna się rok Hidżri, tak zwany, czyli muzułmański, 1444. To jest 1444 lata temu prorok Mohamed z Mekki uciekał, to znaczy emigrował, czy hijra, to znaczy przeniesienie się tam z miejsca pobytu. Przyjechali ludzie z Mediny do niego i poprosili, żeby jednak do nich się przyniósł, dlatego że był po prostu dyskryminowany tam w tej Mekce przez różnych ludzi. No i nawet dzisiaj, wczoraj w tym kościołach w Damaszku zaśpiewano tą piosenkę, która ma 1444 lata właściwie. Wtedy zaśpiewali mu taką piosenkę, ja ją wstawię później na moim kanale. To jest taka para, aż z Lublina przyjechała. Specjalnie tutaj. Piękny teren, piękne okolice. Tu jest jakaś tablica. Piękna jest Polska cała, tylko próbują nam ją odebrać. A figa, nie oddamy. Tu jest tablica pamiątkowa. W tym miejscu chyba coś tam spoczywa. Ktoś tam, nie znam, nie umiem po rosyjsku, ale czasami mogę czytać. Cyrylica, tak? To jest chyba białoruskie pismo.
Tutaj jest jakieś takie przejście takie ładne. Widzę, tu myśmy przyszli z tyłu. O, to jest właśnie nad wodą chyba tam. Ten korytarz taki, który... Czyli wejście z drugiej strony. Myśmy weszli od parkingu. Takiego małego parkingu tutaj. No trudno się połapać, co, gdzie, co to jest, jak, tutaj jest. Znowu jest grób jakiś z kwiatami świeżymi, białymi. Jak myślisz, Włodziu? Tutaj Włodek poszedł coś tam oglądać, idę za nim. Kolejne obiekty. Dzień dobry. A, do toalety. Już wiem. Czyli tu są toalety na miejscu. Za dużo wody się napił dzisiaj. Wodek. O, tu są krany z wodą. Także na poczęstunek chyba. Tu jest studnia. No piękna atmosfera, pogoda udana. Też tutaj są ławki. Tam kawałek. Tu jest jakiś taki zadaszony obiekt. Pewnie tu się odbywają jakieś spotkania. Tu znowu też jakieś spotkania się odbywają, bo to są ławki na świeżym powietrzu. To są panowie, którzy nas wyprzedzali na rowerach po drodze. Pozdrawiamy. Dziękuję, dobrze. Pozdrawiamy. Tu jest. Jakiś taki staw mały. Mosty są zniszczone trochę. Przejścia takie drewniane, tu już nic nie ma. A. Pięknie tu jest, pięknie, nie? Atmosfera jest też taka i pogoda udana. Witam, ja też z Lublina właśnie tam. Taki też świat mały, prawda? Tak jest. Wybudowałem ten całe osiedle przy Kraśnickiej, tam gdzie ten kościół jest. Osiedle Świt. Tak. To moja firma to budowała. O, super. Tak. I tam były. Tam są, to znaczy i budynki mieszkalne i segmenty właściwie. I, tak. I też mieszkam tam, mam dom tam, na Parysa obok. O, na Parysa, także. No. No, jakieś odmawiam. To mi jak odpoczynku życzymy. Nawzajem. No i tu, patrzcie, tu. A, pięknie. Wnętrza, nie wiem czy będzie widać z pewnością, ale... O. Pięknie. Ławeczki, dwie, taka kaplica mała.
tutaj znowu tablica pamiątkowa, skała, kamyczek. Wszędzie są te krzyże prawosławne. I też chyba, bo cyrulica, nie. Na chwilę świętej jedno stąd. O, tu jest po polsku. Czyli mowa o tym kamieniu i krzyżu. Tu są jeszcze krzyże. Pewnie ten teren cały oświetlony jest wieczorami, także musi być też pięknie wyglądać. A tu już nasz wodek doszedł. O, pięknie. Tu jest jeszcze za tymi drzewami jest taki teren, też pięknie. Patrzyłem tam gdzieś z boku. No. Tam tu jest chyba. Dzień dobry. Tego, co by nie dzień dobry, można ale fotografować? Proszę mnie nie nagrywać, tak? Po prostu nie jestem małpą, żeby na tej... Nie będę albo dla siebie, tam. Albo wyłączyć. Dla siebie. Tu przepływa na Kanarek, a ten zielony pocet, tutaj widzicie, tutaj ten płot. To jest ogrodzony też na papakieta. Rzeka Narew tutaj, niedaleko. Ale pokażę tutaj, a potem wyłączę, bo to jak nie chcę być nagrywany, to nie chcę tam. Tu jest ten teren, który chciałem pokazywać jeszcze obok. No i o. I to są wszystkie połączone z rzeką Narew chyba. Tutaj. Tam kolejna. Kopuła, a tutaj mamy właśnie to miejsce takie właśnie. Odpoczynku, miejsce spotkań, tak, chyba pielgrzymów. No i tu na razie zakończymy tą naszą transmisję, żeby nam proboszcz się nie obraził. Dalej. A potem będziemy kontynuować. Do usłyszenia.